Telewizja Kopernik. Twój styl życia. Zamek w Lidzbarku Warmińskim to prawdziwa perła. Dlaczego? O to zapytaliśmy eksperta. Panie doktorze, dzisiaj zamek w Lidzbarku określany jest mianem perły architektury gotyckiej. To jest opinia dzisiejsza. Jak to było kiedyś? Jak te opinie, czy też jak ten obiekt się zmodyfikował, ewoluował i ta opinia towarzysząca mu również zmieniała się? No, niewątpliwie dziś taką perłą jest. Czy on historycznie był aż tak wyjątkowy, to trudno powiedzieć. Biskup, kiedy zaczynał budować, oczywiście, to była jedyna jego tak duża inwestycja na Warmii, no i musiał sięgnąć po jakiś wzór. W związku z tym postawił, czy skopiował, zamówił warsztat. To będzie tak może najbardziej bliskie prawdzie z sąsiedniego państwa krzyżackiego. I tak naprawdę to, co my tutaj widzimy, jest bardzo podobne do tego, co krzyżacy budowali u siebie. Co architekta zdumiewa, jeśli spojrzymy sobie chociażby na skalę przedsięwzięcia, jakim jest ten obiekt? Przede wszystkim to, że on jest zachowany, to jest najważniejsze, bo w większości tych krzyżackich pierwowzorów zamków, czy zamków, które były pierwowzorem dla Zamku Lidzbarskiego, w zasadzie nie ma. Wszyscy w zasadzie znają Malbork, ale nie wszyscy wiedzą, że większość tego Malborka jest nie starsza niż 200 lat. Oczywiście bryła, część elewacji oczywiście jest prawdziwa, ale reszta, wnętrze, krużganki, detale, wszystko jest XIX-wieczne, a Lidzbark jest w 100%, czy w 99% oryginalny. Jak, panie doktorze, ta twierdza, ten obiekt modyfikowano? Każdy kolejny lokator, tak go w cudzysłowie nazwijmy, coś od siebie tutaj planował dobudować? Oczywiście, sam problem już się zaczął od samego początku, no bo biskup zbudował sobie obiekt wzorowany na krzyżackim klasztorze. Krzyżacy, zakonnicy budowali sobie zamki, klasztory. To wprawdzie duchowny w Lidzbarku mieszkał, ale jednak nie był to klasztor. To znaczy, to miało spełniać rolę bardziej pałacu biskupiego. I od tego błędu, w cudzysłowie, na wstępie, zaczęła się jego historia przebudów kolejnych. Przez w zasadzie do końca wieku XVIII, kiedy Ignacy Krasicki opuszcza ten zamek i jest on ostatnim biskupem, który tu rezyduje, cały czas coś jest dobudowywane. Najpierw przebudowywane są wnętrza zamkowe, a jak tylko zamek traci na znaczeniu jako obiekt militarny, biskupi zaczynają budować nowe obiekty wokół zamku czy przed samym zamkiem. Panie doktorze, jak ta twierdza się rozbudowywała? Które kolejne elementy przybywały? Oczywiście najstarszy jest sam zamek. Możemy go umownie nazwać zamkiem właściwym, czyli to, co stoi dziś. W kolejnych latach, od końca wieku XVI, przybywały kolejne obiekty dookoła zamku. Najpierw tak zwany Pałac Batorego, stojący przy wieży głównej zamkowej, czyli tej, którą tutaj mamy po swojej prawej stronie, a potem wielki pałac barokowy przed samym zamkiem. To była warowna twierdza? Gdyby ktoś usiłował ją zdobyć, miałby z tym spory problem? No, zamek był wielokrotnie oblegany i niezdobywany, bo to nie udało się w takiej bez... A chociaż no, też trudno powiedzieć, żeby był najbardziej strategicznym obiektem w całych Prusach, więc aż tak bardzo oblegającym na tym nie zależało. On raczej był przejmowany przez kupienie, wjechanie do niego z zaskoczenia, niż przez długotrwałe oblężenie, które, jak wiemy, były nieskuteczne. Z pewnością, jeśli spojrzymy na ten obiekt, możemy mówić, że to jest charakterystyczna budowla na mapie Polski, a jeśli spojrzelibyśmy szerzej na mapie Europy? Lidzbark jest wyjątkowy przede wszystkim, jeśli chodzi o skalę, bo to była stolica autonomicznego biskupiego księstwa, więc te zamki biskupie w Polsce, no stoi przecież prymasowski Uniejów, stoją inne zamki biskupów, no, ale ten Lidzbark jest duży, bardzo rozbudowany, choć w kontekście oczywiście pruskim, tego państwa zakonnego,
nie aż tak zupełnie wyjątkowy, niemal identyczna, czy bardzo podobna była Lubawa. Tylko że z Lubawy mamy tylko i wyłącznie fundamenty, a Blitzbark stoi. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv